Cześć wszystkim z tej strony Soul. Dzisiaj wziąłem sobie, ściągnąłem demo z Hard Reset. Przeczytałem na forum, że to będzie niezły shooter. I chcę sobie zobaczyć, jak to wygląda na Steamie. Demo mi się ściągało przez pół godziny, więc można sobie na to pozwolić, żeby taką grę przetestować. Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy w ogóle? A, dobra. Ej, co tu biegnie? To wybuchaj. Co za bubla to nie wybucha. Czytałem, że w tej grze są jakieś zmienne tryby broni, coś tam, ale ta broń chyba nie ma zmiennego trybu. Nie. Niczym się tu nie da zmienić tego trybu, no nic, idziemy do przodu, bo to chyba o to chodzi. To jakiś armor, o kurde. Leżysz. Wszyscy przeciwnicy. W ogóle włączyłem sobie poziom hard, żeby coś się tutaj działo, ale jak na razie to nie ma moich wrogów, gdzie oni wszyscy są. Może mi zaraz skoczą gdzieś na głowę. Się przestraszę. Gdzie jesteście? Halo? Halo? O kurde. Ammo skończy. Ale one sobie rzucają. Dobra, rzuciły mi amunicję. I wolno padają. Chciałoby się je coś szybciej zabijać, żeby ich było więcej i szybciej padały. No ale cóż, a to co? Oferta. Chyba na jakieś dragi. Dobra, lecę dalej. Co tu jest? Better life. Chyba jakieś modyfikacje ciała, nie wiem, coś takiego. Oj, coś dużego chyba. Ups. Wyskoczy coś z tego okna. Chyba gra w ogóle bardzo dobrze działa, bo grafa jest całkiem niezła. Wszystko jest na high, ultra i tak dalej. Rozdzielczość taka jak mam zawsze, czyli 1920x1200, a FPS-ów mam 40 aktualnie. Nagrywają oczywiście. No, ale głupek. No leżysz. Leż! Kurde, ile można strzelać. Tu jakieś ammo. Bieganie trochę słabo, ma postać, coś nie chce biegać. Znaczy sprintować. Co tutaj jest? Tutaj apteczka, czy coś, cokolwiek. To nie tak? Chyba nie tak, to trzeba załatwić. O, jakiś upgrade jest. Zobaczmy, co to. Firearm. Weapons. Combat gear. Co tu mamy? Takie rzeczy, ale ja chcę wrócić z tego. Jakiś weapon. Plasma rifle.
Shock Blaster. Kurde, nie wiem co to są za bronie. A to? A tu już sprawdzałem przed chwilą. Tutaj mamy jakiś skaner, coś tam, dobra. Może wezmę tą broń, co mam sobie. Dobra, tutaj. To jej dodam. Nie wiem, czy coś się polepszyło, czy nie. Włącz. Ale co? Co to jest za broń? No ja nie chcę tej broni. Nieciekawie. Głupie, no i co teraz? Miałem tamtą broń, ulepszyłem ją sobie. A tu mi zmieniło na jakąś inną. O, zasejwowało. Szkoda. Padłem. Ojej. Jak się nie postaram, to będę tu chyba pół godziny w to grał. Najwyżej obetnę trochę. Jest moja broń. Chyba tutaj ucieknę tym razem. Gdzie jest mamo? O, masakra. Się ładuje. Może jak obok tego stanę, to będzie szybciej. No i co teraz? Dobra, padajcie, kurde, wszyscy. Oj. Trzeba było dać na normal. Leżą. Ale jawda. A to co robi? Aha, to robi prąd, kurde, gdybym wiedział wcześniej. No nie bym z tego skorzystał. Będzie coś do zebrania. No, jeszcze umrę, kurde. Masakra po prostu. Wiesz, życie bym sobie musiał zebrać. Bo umrę zaraz. Tu jeszcze coś jest. Tu nic nie ma, trzeba szukać po zakamarkach teraz. Na takim poziomie trudności. Ale mam 18 hapsów, jak ja to mam odrobić sobie. Jest tu gdzieś coś. Tyle ich zabiłem, powinny wyrzucić jakieś apteczki czy coś. Thank you.
O, znów mam jakiś. Do not damage public property. It may be protected by high voltage. Good choice. The fight was successfully mounted. Chyba ta do tej broni teraz to mam. Ale co z tego, jak nie mam kurde życia? No tu gdzieś. Coś tu leży. Niby 100 armor, ale nie wiem, czy to działa w ogóle ten armor. Zobaczymy. Trzeba iść do przodu. Muszę to jeszcze raz ruszyć, nie? Myślałem, że kogoś wciągnę w pułapkę. Quick save to dobrze, przyda się. O jest. Kapsuł dalej mi nie dodało. Coś czuję, że to będzie ciężka przeprawa. Jakiś dziwny dźwięk słyszę. O kurde. Nie, jakieś achievementy dostaję, no tam milion mobów, które mnie chce zabić. No i pięknie. Ach, masakra. Dobra. Dobra, 10 razy mnie już chyba zabili, jak próbowałem tutaj na hardzie to przejść, więc zmieniam jednak na medium poziom trudności i zobaczymy, co teraz będzie. Mam nadzieję, że teraz ich zabiję i będzie sobie. Chociaż ostatnim razem całkiem nieźle poszło, mi tylko dwa duże zostały. No nie, jeszcze na minimum odpadnę, to by było masakra. No, on takie rzeczy dropi. I kolejny. Trzeba sprintem zbierać. O, padł. No jajo. Króciutkie to demo. Całkiem przyjemne. Trochę strzelania. Szkoda, że nie wiedziałem, o co z tymi brońmi chodzi. Może bym sobie lepiej je upgrade'ował. Na hardzie trochę trudno. Ale to nic. Grało się całkiem przyjemnie. Co oni tutaj wypisują? Coś o fabule. Chociaż ta fabuła pewnie mało kogo interesuje, bo każdy chce sobie postrzelać. 20 unikalnych broni. Na Steamie dostępne. No nic, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się. O, i menu. Menu jest całkiem niezłe. Spójrzcie na to. Robociki wyciągają jakieś panele. Dobra, trzymajcie się. Cześć.